grupa Indyka in the Cage.pl, jesteśmy na gali KSW 84 w Gdyni. Ze mną Daniel Rutkowski, witam. Daniel Rutkowski, in the Cage, witam serdecznie. A to już nie KSW? Też. Jestem. No, dobrze, no to co, minęło już nam ponad miesiąc od tej gali Koloseum, chyba poza... Krótko, nieźle, no myślałem, że dłużej. No 6 tygodni chyba, jak dobrze pamiętam. Trzeci. No, ponad. Exactly, 6 tygodni. 6 tygodni, no właśnie, no, więc... Fajnie liczysz. Coś tak, do dodawania chociaż umiem. Nie stresuj się, nie. Czy ja się wyglądam jakby zestresowany? No nie, no to jak już tak na chłodno, oglądałeś tą walkę jeszcze raz, potem na chłodno? Tak, akurat dwa razy, nigdy tak nie oglądam, a akurat sobie zobaczyłem, wiesz, żeby nie jęczeli tak naprawdę. Fajnie wyszło, dobrze. Jakieś wnioski takie na przyszłość, co jeszcze można lepiej? Nie, wiesz, no, takie gadki, co można lepiej, bo będę, wiesz, gadał, to są takie trochę pajacowanie. Oczywiście, raczej szczerze, tylko nie jestem zadowolony, bo mogłem się dwa razy wpiąć i tak naprawdę chyba było wszystko, bo były rzuty, jakieś tam uderzenia, jakieś tam kopnięcia, a jak jeszcze udało mi się wpiąć, wiesz, za plecy coś tam, to byłoby wszystko baja. No każda runda wygrana w gruncie rzeczy, więc co tu można poprawiać? No, nie, no tak, wiesz, no, jak mówię, nie będzie człowiek pajacował, że wiesz, wygrywa i jeszcze mówi, oj, byłem słaby, o, to nie był mój dzień, moi drodzy, jest suszka. Nie, no takie to są już, wiesz, farmazony po prostu. No to o tą przyszłość waszej kategorii, no bo trochę się w niej dzieje. No dzisiaj, może zaczniemy od tego starcia dzisiaj, które jeszcze przed nami, czyli Stasiak Hinsen, jak ty je widzisz? No bo wiele głosów się gdzieś tam pojawiało, że mismatch, że no Stasiak raczej bardzo łatwo sobie powinien poradzić. Czy ty podzielasz tą opinię? Po tym, co powiedzmy Hinsen pokazywał w wcześniejszych walkach, że no, trochę mu nie wychodzi. Trochę jednak chyba się stresuje, a jednak Stasiak to jest stary lis. No i tak może być, wiesz, ale... Trzeba pamiętać o tym, że MMA jest bardzo nieprzewidywalne i to jest dalej MMA i jeden i drugi ma takie same szanse. No to idąc dalej, może przejdźmy do takiego, chociaż nie, no zaczniemy. Kolejna gala, no ale zanim o tej najważniejszej, powiedzmy, walce, no to jeszcze Patryk Kaczmarczyk, Daniel Tarkila, młody tak, Mołdawianin. Tak, nie znam właśnie tamtego, nie wiem, czy wiesz, czy on walczył, czy nie walczył. No jedną walkę ma w KSW, wygraną, z kim on wygrał? Z Kazieczką młodszym. Tak, dobrze mówię, Mariusz? Tak, tak słyszałem, że z Kazieczką. W każdym razie, no 19-latek wydaje się z ogromnym potencjałem. No widzisz, wiesz, że ci z potencjałami nie zawsze to się wszystko idzie w parze. To jak ktoś jest, wiesz, prospektem, nie prospektem, to i tak trzeba wyjść samemu i to udowodnić. To jest mało ważne, czy powiedzmy prospekt, czy potencjał, czy nie ma potencjału. Walka to zweryfikuje, ale myślę, że Patryk zdecydowanie. No to creme de la creme, czyli ta walka mistrzowska. No i pytanie, czy przyjdzie, no bo pewnie jesteś następny w kolejce do walki mistrzowskiej. Znaczy już chyba niepewnie, no bo tu już nie chcę, nie chcę. I tutaj się możemy pomylić. No wydaje mi się, że już chyba nie ma innej opcji teraz. Więc pytanie, czy myślisz, że jeżeli dostaniesz tą walkę, no to będzie z Patrykiem, czy jednak z Saladin? Wcześniej też się nie wydawało. Z Robertem, przepraszam. Wcześniej też się wydawało, że to jednak powinienem być ja, ale los inne pisze karty, więc zobaczymy. Saladin, no, walka Saladin z Robertem to jest takie moim zdaniem 60 do 40, no może nie, 65 do 35 dla Saladina, bo jednak jest kurna kotem, to trzeba przyznać, udowadniał nieraz, no i tak po prostu. A co później, to wiesz. Ale to myślisz, że jesteś już gotowy na ten rewanż z Saladinem? Nie, no znaczy wiesz, no to nie to, że jestem gotowy, zawsze byłem gotowy. To, ale wtedy po tej walce nie byłeś zadowolony. Nie ma co gadać, że nie byłem zadowolony. Nie zasłużyłem na wygraną, temat zamknięty. Ja też mówiłem, nie będę pajacował, że mistrz jest mistrzem, temat zamknięty, nie wykorzystałem swojej szansy i tyle, wiesz, no, czas leci, dadzą tą możliwość, wiesz, przygotowuję się i działamy, wiesz, ale na pewno jak będę wiedział, że jest ta możliwość, że nas zestawią, to wylatuję do Stanów, bo już muszę wykorzystać tą szansę. A gdzie konkretnie? Do ATT, America Top Team, więc no wiesz, jak już podejść kolejny raz, no już wykorzystać, bo trzeciej może już nie być. No to pytanie, bo gdzieś tam słyszałem jakieś plotki o gali w Radomiu, więc czy ty coś wiesz może więcej? Też słyszałem plotki o gali w Radomiu, więc jest baja. Cieszę się, że to będzie znowu u nas. Jak zwykle będzie grubo, ekstra.
Tylko w... A nie, no w salach w sierpniu, no to powinien chyba zdążyć do tej... Nie, ale ja bym tak naprawdę nie wziął już tej walki teraz, bo ja muszę wiedzieć już na przykład, co nie? Aha, okay. To nie jest tak, że mówię, nie wskoczę sobie, żeby sobie wskoczyć po prostu. Ale to bardziej, powiedzmy, no jak masz opcję zawalczyć w Radomiu, to byś wolał... Powiedzmy, nie walkę mistrzowską, ale w Radomiu, czy poza Radomiem, ale jednak walka mistrzowska? Nie. Wiesz, mi to wisi, co i jak. Jest walka w Radomiu. Akurat powiedzmy, że po tej walce wygra Saladin i myślę, że mógłby walczyć, bo akurat może być podobny okres, który mógłby zawalczyć, ale ja bym nie wziął, bo ja muszę wiedzieć już. A nie ma takich rozmów, więc będę walczył z kimś innym. No czyli znowu może się okazać, że jeszcze nie ta walka o pas. Nie, ja myślę, że na pewno nie, bo mówię, ja powinienem już wiedzieć, a jak się dowiem później, to ja jej nie przyjmę. No to kiedy, KSW ma deadline w takim razie? Nie, no, czyli szczerze, to już musiałbym wiedzieć. Dzisiaj? No, powiedzmy nie dzisiaj, no, ale w tym miesiącu musiałbym już wiedzieć, że jest taka szansa, bo wylatujemy i działamy, robimy robotę taką, wiesz, już normalną, konkretną. Znaczy, zawsze robię konkretną, ale już taką chcę mieć, powiedzmy, wszystkie swoje zarze, zrobiłem wszystko co w mojej mocy po prostu. No dobrze, no to nie będę cię dobrze, może... Jak jest dobrze, to jest dobrze. Oglądamy tak jest. KSW, fajne i Indy Cage oglądamy. Zdecydowanie. Dzisiaj najbardziej chyba czekam na Czarka i Janika. No, chciałem się pytać o typy, ale pewnie wywiad puścimy po gali, więc już bez sensu, żebyś typował walki. Dwie moje bliskie osoby, oczywiście Czarek z klubu, kibicuję jemu, ale jak wygra Damian, też będę zadowolony. Bo to jest... No z klubu, ale gdzieś tam ostatnio trochę poza klubem się przygotowywał, nie? No był na tydzień akurat, wiesz, ale jesteśmy z jednego klubu, ale to my też wyjeżdżamy na spellingi, to nie możemy brać, wiesz, pod uwagę innych... Chociaż Czarek chyba tam prawie całe przygotowania w Octopusie, nie? Tydzień tak był, nie, tydzień. Tylko tydzień tam był? Tydzień i chyba jeszcze wcześniej może z tydzień siedział. No to ja myślałem, że prawie cały. Nie, no wiesz, u nas siedzi, co nie? No ale bardzo dobrze, bo tam ma idealnych sparring partnerów do siebie, to u nas nikt mu szczerze nie da takich oporu i możliwości, co tam w Octopusie. No dobrze, no to w takim razie czekamy na tą być może galę w Radomiu, jeśli się uda. No i czekamy, co dalej z tobą w takim razie. Na pewno się udaj. Sayonara. Mówię wszystkim. Czyli widzimy się w Radomiu, tak? Tak jest, jak najbardziej. Pozdrawiamy. No dobrze. In the cage. Tak jest. Dzięki wielkie.